Jak przełamać bezczynność? Ogarnęła cię nuda, wpadłeś w marazm, z jednej strony zupełnie nie masz chęci do działania, a z drugiej dręczą cię wyrzuty sumienia, że jesteś bezczynny. Chciałbyś zmienić coś w swoim życiu, ale nie wiesz, jak zabrać się do założonego celu. Z pewnością potrzebujesz inspiracji. Warto zacząć od tego, że większości z nas wprowadzanie zmian w życiu. Przychodzi niezwykle trudno. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ jesteśmy już tak przyzwyczajeni do bezruchu i codziennej rutyny, że często nawet nie mamy pomysłu na to, jak odmienić rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Taki stan długotrwałej nudy lub napięcia potrafi być bardzo męczący, a im bardziej się obwiniamy i zmuszamy do aktywności, tym bardziej się nam nie chce. Przede wszystkim, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że entuzjazm jest tym, co pobudza nas do działania i sprawia, że jest ono przyjemnością, a nie męką. Entuzjazmem napawają nas rzeczy, które nam się podobają, w jakiś sposób nas fascynują. Aby przełamać bezczynność, wzbudzić w sobie entuzjazm i zmobilizować się do zrobienia czegoś, Możemy się inspirować. Kluczowe pytanie brzmi: skąd czerpać inspirację? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ każdy potrzebuje innych bodźców. Jednak nie ma wątpliwości, że inspirować mogą ludzie, książki, filmy, cytaty, zdarzenia, myśli, sztuka, wiedza, literatura, muzyka, przyroda, podróże wszystko w czym odnajdujemy coś ciekawego i intrygującego. Ze źródłami inspiracji nie należy też przesadzać. Im jest ich więcej, tym trudniej skupić się na tej jednej właściwej. Jeśli chcesz na przykład założyć własną firmę, ale nie masz jeszcze pomysłu, to w poszukiwaniu bodźców warto odwiedzić zagraniczne strony internetowe. Sięgaj także po książki oraz historie opisujące życie znanych osób, które otwierały firmy. Staraj się poznać ich filozofię i zasady postępowania. Kluczowa może okazać się rozmowa i wymiana myśli z ludźmi, którzy dadzą ci praktyczne wskazówki i podpowiedzą, od czego zacząć swój biznes. Być może ktoś podsunie ci jakiś pomysł lub ciekawe rozwiązanie. Rozejrzyj się wokół siebie: może w Twoim otoczeniu nie wszystko funkcjonuje na zadowalającym poziomie, może są rzeczy, które wymagają ulepszenia, bądź których po prostu brakuje. Pomyśl też o tym, w czym czujesz się dobry. Uwzględnij swoje talenty i zainteresowania. Właśnie to może okazać się dla ciebie najlepszą motywacją. Kiedy znajdziesz odpowiednie bodźce do działania, na pewno to poczujesz i sam zaczniesz zarażać inicjatywą swoje otoczenie.